Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Loop Hero. Jest to kolejna gra od Devolver Digital, która już wydaje mi się po pierwszej dobie podbija Steama, biorąc pod uwagę, że szybko sobie sprawdziłem, ponad 1000 recenzji już zebrała i 96% jest pozytywnych. Miałem przyjemność grać w Loop Hero z wami podczas ogrywania demek na festiwalu Steam ostatnim i podobało mi się, tu mamy świat, który jest zaklęty w pętle, pewien leech zaklął cały świat i od teraz chodzi w pętli, więc my będziemy puszczać w takiej pętli po ścieżce naszego rycerza, będziemy stawiać budynki, do tego używając specjalnych kart, i będziemy wrzucać wyzwania naszemu rycerzowi, żeby on się cały czas wzmacniał, jednocześnie robiąc synergię pomiędzy wszystkimi strukturami, które stawiamy. Dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych pomysłów i mechanik ta gra posiada. Myślę, że w jednym odcinku ciężko będzie je wszystkie zebrać, więc dlatego na pewno tutaj planuję dwa odcinki. Zobaczycie sobie w harmonogramie, który tutaj zawsze jest u mnie dostępny na stronie, jak wygląda system pokazywania tych odcinków. Wydaje mi się, że za dwa dni powinien być kolejny, ale to trzeba sobie sprawdzić. Gra kosztuje 70 zł bez zniżek, teraz przez pierwszy tydzień chyba to mamy jeszcze zniżkę, gdyby ktoś chciał sobie nabyć, a my zobaczymy co jak. Jeszcze tylko powiem, że nie ma ta gra polskiego języka, więc tutaj włączcie sobie napisy, bo jak wszystko się udało, to Gildia Skrybów pomogła tutaj te napisy mi dołączyć, więc dziękuję bardzo Gildii przy okazji. Więc tak, najlepsze jest to, że możemy kontynuować slot, który ja grałem sobie właśnie na live'ie, ale wydaje mi się, że po prostu pociśniemy sobie coś nowego, nie będziemy skipować tutorial, bo chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy nie widzieli, nie znają gry, razem ze mną też poprzypominali sobie, jak się w tę grę gra. Więc jest to przede wszystkim strategia. Strategia. The stars in the sky are going out one by one, but no one notices it, no one can stop it. I'm racing to the last place where there is still hope. I need to make it before it is too late. Sounds of agony will quickly fade. The world will be destroyed. Even the memory of it will be gone. And even if there is absolutely no chance of bringing it all back, there will always be someone who is willing to do the impossible. In a place without space, without time, without memories. I to jest nasza główna bohaterka. Where am I? I can't see anything except this path. My head is killing me. I remember only a skeleton with a staff in the sky. This darkness was coming from him. Did he destroy everything around here? Just standing here won't do me any good, I guess. No i teraz mamy tak, fazę planowania i fazę podróżowania. Trochę tutaj ma takie elementy jakby zapożyczone troszkę, można powiedzieć, z planszówek. To change between adventure, traveling through the map and planning. Stop modes, press the switch right or click or space. Tak, dobra, right click or space, czyli prawy przycisk jeszcze możemy utrzymać. Continue your journey by changing the game mode. I to mamy, zobaczcie, upływ dnia też przy okazji. Mamy dużo różnych znaczków, o których będziemy za chwilę opowiadać. Hope I'll be able to find some shelter before nightfall. If such thing as a night still even exists without the sky, of course. Nawet niebo zniknęło, tak? Jesteśmy w pętli, w świecie, który nie ma jakby niczego. Pay attention to the day progress bar at the top of the screen. New enemies usually appear at the end of the day. Continue your journey by changing the mode. Space, right click, mode switch. O. I nasz, zobaczcie. Tak, i teraz wchodzimy zawsze w pojedynki, które też są automatyczne, ale sami będziemy spawnować te potwory w zależności od tego, jakie budynki będziemy stawiać. A living ball of slime, quite a nuisance. They digest anything they can. Hey, I remember this creature. Maybe I just need to freshen up my memory and everything will come back to normal. Traveling, fighting and most other actions are done automatically. The player can't affect them directly. Press anywhere to continue. Tak, i widzimy, to są takie jak w JRPG-ach, czyli po prostu będą atakować z czasem. Ale po pokonaniu przeciwników wylatują przedmioty, ale też pojawiają się nowe karty czasami. It's hard to fight with your bare hands. I think there is a weapon in the remains of this thing that's not fully digested. I możemy sobie, zobaczcie, wyekwipować broń, która zadaje 4-6 obrażeń, tak? I wrzucamy ją na slot tutaj. I think I remember that there was a grove nearby and are these even my memories or do they belong to the slime? Do that slime. No to ciekawe. You can use cards that are left after defeating enemies to add various new objects to the map. That's what planning mode is for. Drag the card in suitable place to... Dobra. I teraz możemy stworzyć właśnie grove. Ale zobaczcie teraz, że tu mamy... Znaczy tu mamy... Czekajcie. No,
Ustawimy sobie tutaj i to jest Grove. I teraz zobaczymy, mamy opis. A gentle rustle of leaves, a crack of a dry branch and the feeling of being watched. Ale to niżej jest ważniejsze. Spawns a rat wolf every 2 days. The wolf can move to an adjacent tile. Czyli wilka przywołuje. Co 2 dni i ten wilk może podróżować. Mamy też wasteland. 50% szansy, że będzie się spawnował slime, ale tylko 5% szansy na dzień. Tak? Każdy z nich ma 5% szansy na dzień, że pojawi się jakiś slime. Więc to jest fajne, tak? Tutaj są różne mechaniki, które będą się tutaj jakby nawzajem uzupełniać też. Mamy na razie odkryte, zobaczcie, tylko 4 sloty. O, jest Ratwolf. I mamy z nim akurat walkę. No dobra. Początek nie powinien być trudny, bo to tutorial też jest, prawda? Forest Ratwolf. I was right. Some emotional stress, a few colorful images and a bit of adrenaline and everything will be forgotten like a bad dream. Or remembered as a bad. Damn, it's good that nobody is listening. You can get new items and cards during battle, and as you've probably already noticed, some items have unique abilities, as do most of the cards. By hovering over an item or card, you can inspect its properties, equip a new weapon and place a new card on the map to continue. Mamy też lasy. Tak, tu mamy lasy, tu mamy kamienie i zobaczcie, że kamienie dają nam 2 HP naszej postaci, co ciekawe, ale też plus 2 HP więcej za każdy sąsiadujący kamień albo górę. Tak samo jest z lasami, zobaczcie. Nie, lasy dają po prostu 1% Hero Attack Speed. Więc możemy sobie postawić gdzieś lasy, zobaczcie, tu możemy gdzieś się podać. Na przykład tu możemy postawić lasy i zdobyłem też przedmiot. Tu mamy takie surowce, które przydają nam się, wiecie do czego? Do rozbudowy naszej głównej bazy, naszego głównego hubu. Bo pomiędzy tymi tutaj zadaniami, pomiędzy tymi tutaj mapami, które będziemy starać się przechodzić i sami decydujemy też, kiedy uciekamy, będziemy zbierać surowce, które wyniesiemy do kolejnego poziomu, ale też, żeby ulepszyć się, tak? Więc to jest fajne. I jeszcze potrzebujemy gdzieś skały, bośmy skałę do drugiej strony, nie? Żeby tak było coś innego i teraz mamy pokazane rzeczywiście, że mamy więcej HP. A podejrzeć możemy tutaj to AP. No i mamy też rapier, który jest lepszy, bo wampiryzm 9%, czyli wysysanie energii z przeciwników. Great, so there was a mountain over there and here is a forest. The world is just like new. The branches and stones in my backpack are sure sign of that. Jeszcze zdobyliśmy kamień, tak? Tak, mamy tutaj. Some of your actions will yield resources that you will need later on, but not right now. But that shouldn't stop you from looking at them right now. Continue your journey by changing the game mode. Tu mamy jeszcze coś, Sweet Between Adventure and Planning. I tu mamy jeszcze przyspieszenie, zobaczcie, możemy szybciej poruszać postacią. Zrobiliśmy pełną pętlę pierwszą, nie? Loop Hero w końcu. I think it's time to get some rest. The game itself is a journey on a looped path. Only you will decide when it's time for the hero to return to the camp. Either you or the fangs and claws of your enemies, of course. You can retreat almost any time, but a special animation will let you know when it's safer to do so. Retreat to the camp by pressing the button. Proszę bardzo. I teraz mamy tutaj opcję. Mamy you will keep. The thought of leaving the battlefield and going back to your cozy camp has passed through your mind. What a timely idea. The camp is just around the corner. You keep all resources, jak uda nam się uciec. Tak, ale możemy też zostać. I właśnie o to chodzi, że tutaj jest nasza baza, nasz obóz. O, to jest chyba dobre słowo. Możemy zostać też, tak? Ale widzę, że gra i tak nam każe wrócić. Nie mamy opcji. Musimy wrócić do naszego obozu. Retreat. Tak jest. I teraz mamy, zobaczcie, surowce. It's cold and dark here. A small fire can solve both of these problems. Nice place to set up camp. This is when all resources you've gathered will come in handy. Who would have thought? You have just enough wood and stones to make a campfire. What a nice coincidence. Build a campfire using the building function while in a camp. I proszę bardzo. I tu możemy, zobaczcie, używając tych budynków rozwijać nasz obóz i dostawać bonusy za to, co się uda zrobić. Zobaczmy, na przykład tutaj. Campfire pozwoli nam... The hero restores 20% of his max HP upon entering the campfire tile. Więc cyk. I możemy postawić pierwszą. Nice place to set up camp, tak? Cyk. Tutaj mamy, wiadomo, jakieś nieznane światy. Udało nam się postawić pierwszą rzecz. I proszę bardzo, skończyliśmy tutorial. Szybko poszło, nie? Congratulations, you have beaten this annoying tutorial. You can now start your first expedition or not, do as you wish. Expedition, tak? I możemy zacząć ekspedycję, możemy dalej budować, ale widzicie, potrzebujemy surowców. Co to jest potrzebne? W ogóle co to jest? To jest jakieś mięso? Co to jest w ogóle? Bo to jest dobre pytanie. Możemy... Kitchen, field, kitchen, herbalist, hut, mamy smithy. Wydaje mi się też, że będzie można chyba upgrade'ować te budynki niektóre, chociaż z zera, na przykład farm będziemy mogli kilka zbudować, tak? Ale nie mamy dostępu do farmy, musimy na początku herbalist hut postawić. I warto zbierać surowców, żeby potem ulepszać nasz główny hub, nie?
idziemy na ekspedycję. Tak jest, kolejne Loop Hero się... O Jezu, ile tego tej stałataństwa się pojawiło? This path, everything is wrong, but I remember. It looks like a completely different place and it's empty again. Do my actions have any meaning? Like I have a choice. If I need to give up and cry to save the world, I am the worst savior of all. Let's do it! Ciekawe, czy poznamy kiedyś historię tej naszej postaci. Czy co, dam prędkość większą? Zawsze będziemy mogli zatrzymać, tak? Przede wszystkim myszy. Zawsze będzie można zatrzymać, w ogóle też nacisnąłem podczas walki. Żebyśmy mogli teraz zaplanować, co robimy. Mamy mountain. No to wiecie co, góry na zachodzie są całkiem moim zdaniem fajnym pomysłem, więc postawimy sobie góry na zachodzie. A tu mamy battlefield. It smells of blood and steel. Spawns a chest at the start of each loop. Enemies on adjacent tiles can become ghosts. To mi się wydaje, że będzie fajnie postawić gdzieś na początku pętli, dostaje bonus, tak? Więc wydaje mi się, że postawimy sobie na przykład może tutaj, dzięki czemu od razu na dzień dobry w tej okolicy mogą się pojawić na początku pętli, mogą się pojawić duchy, ale też mogą się pojawić skrzynki skarbów. Więc też trzeba to dobrze zaplanować, żeby też dać na przykład naszemu bohaterowi sobie odpocząć. Tutaj są pewnie, wiecie, coraz... To jest map completion. When this bar is filled, the boss of this chapter will appear on the campfire tile. I będzie walczyć z bossem. Zatrzymajmy, zobaczmy dalej. Rock. Będziemy stawiać pewnie obok... Tak, mamy dodatkowe bonusy. For every rock and mountain obok. Więc będziemy starać tutaj górę, tutaj będziemy stawiać kamień. Mamy też Vampire Mansion. Adds vampires to battles on adjacent tiles. Okej, okay, i tu możemy dodawać wampiry do walki. Więc powiedzmy, że wampiry postawimy sobie na przykład tutaj. Tu będą się generować nam wampiry. On adjacent tile. Tylko nie jest napisane jak często, ale być może po prostu zwykle na końcu dnia się spawnują, tak? Dobra, walczymy dalej. Jeszcze nie ma jak to splanować, bo mamy kolejnego slima do ubicia. Aha, czekajcie, może w ogóle zobaczymy, może damy mu jakiś miecz. Damy jej na jakiś miecz, tak? Dobra, mamy kamień, więc kamień stawiamy obok kamienia i kamień stawiamy obok kamienia. Cemetery. Spawns a skeleton every 3 days. Szkielet co 3 dni. O, proszę bardzo, szkielet co 3 dni. No, możemy powiedzieć, że na przykład szkieleta byśmy chcieli sobie postawić... Szkielet co 3 dni, to trochę czasu zajmie zanim to pójdzie, tak? 3 dni, bo to się dni muszą, ale dni lecą, tak? Spróbujmy sobie postawić na tutaj szkielet. Niech będzie, na początku, bo szkielety są potężniejsze, tak? O, już lepiej bijemy. Okej, okay, mamy dużo fajnych zabawek, mamy Miro. Heal to HP at the start of each day. Proszę bardzo. Na początku każdego dnia będziemy mieli więcej HP. Więc postawimy sobie Miro obok siebie. Ważne też jest ta jakby... Ważne są też te sąsiedztwa pomiędzy tymi strefami. Zresztą zobaczycie, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj, jak to wygląda. Mam na razie preserved pebbles. Ten piece of pebbles form a preserved rock. Ok, tu mamy ration. 12 rations form a whole food supply. Tylko warto zbierać takie rzeczy. I mamy też kamień. Cyk, stawiamy kamień też tutaj. I lecimy dalej z walką. I tak toczy się ta gra, która jest bardzo spokojna, ale też można sobie poplanować, pomyśleć. Beacon. Zobaczcie, 40% więcej prędkości. Attack speed of all units. I to może być tutaj postawione, a nie mogę. Ło, wow, okej, okay, dobra. Speed of all units. Wiecie co, fajnie będzie tu postawić, mi się wydaje. Cyk, niech będzie. Wszyscy prędkość, mamy middle znowu do postawienia tutaj, bardzo dobrze. Okej, okay, pojawił się, widzicie, skarb. Okej, okay, tu mamy tarczę, to tarczę od razu damy, tarczę daje 3 punkty obrony, okej. Okay. Dobra, na razie lecimy, ale jak widzicie, jak na jednym, tak, to jest bardzo ważne, jak na jednym... Tajlu, na jednym kafelku pojawił się więcej niż jeden wróg, to będziemy musieli walczyć z nimi jednocześnie, nie? Zatrzymajmy na chwilę, dobra, zdobądźmy skarb. A skarb też w ogóle trzeba otworzyć, to ciekawe. Okej, okay, jakieś zdaliśmy rzeczy. O, proszę bardzo, zobaczcie. Armor, max HP, damage to all i counter plus 9%, bardzo ładnie. Mamy też tarczę, defense 6, dobra. Chcemy. Od razu stare rzeczy się po prostu psują i niszczą. Nie wracają nam do ekwipunku. Tu mamy co? O, nawet lepsze niż to, co mamy obecnie. I mamy też armor, ale on po prostu... Wydaje mi się, że najstarsze rzeczy będą się same niszczyć. Jak to będą się wypełniać rzeczy, to po prostu te rzeczy będą się niszczyć. Z tego zapamiętam. Tak mi się wydaje. Enemy level, zobaczcie, jest na poziomie 2. Loop counter affects enemy's level, affect the level of equipment found. Też. Aha. I to mamy. No nie wiem, czy chcemy walczyć z bossem jeszcze. Dzisiaj pewnie nie. Znaczy w tym przebiegu jeszcze może nie. To dodajemy oczywiście rzeczy, które znamy. Mamy, zobaczcie, spider cocoon. Spawns a spider on an adjacent tile once a day. Okej, okay, raz dziennie. No to możemy na przykład postawić, tu mamy, no pusto mamy tutaj, żeby gdzieś tutaj się spawnowały nam te robaczki. To zobaczcie, to jest movement speed i attack speed for all units, ale również pytanie brzmi, czy też nasz.
nasza prędkość też ataku będzie zwiększona. Mam nadzieję, że tak. Counter. O właśnie, tam mamy już jakiś counter do... Robimy jakieś... O, jakieś... Co my to dostaliśmy? Co to jest? Shield, ale jest gorsze. Counter jest gorszy, ale mamy evasion i vampiryzm 4%. Jakaś legenda. Mamy też armor, 99, to jest też gorsze. Okej, widać też, że są strzałeczki pokazane, co jest lepsze, co jest gorsze. Beacon. Mamy znowu kolejny beacon. Możemy go postawić, myślę, że tutaj to nie jest głupie. Mamy też mountain. Cyk. I to cały czas nam powiększa, zobaczcie, punkty życia. Wow, przeszliśmy przez graveyarda i zdobyliśmy preserved pebbles. Okej. Mamy pierwszego pająka też tutaj, który się pojawił. Movement speed jest dobry, bo szybciej łazimy, tak? Szybciej robimy pętle, ale też właśnie, czy szybciej robimy pętle, to dobrze, czy nie? To trzeba by to wyczuć, tak? Też. Czy szybsze robienie pętli jest dla nas plusem, czy raczej jest dla nas minusem? Zobaczmy, co tam wyleciało. Attack speed plus 4%, spoko. To jest Swabix. Counter plus 10%. O, to byłoby, zobaczcie, counter 10, tu counter 10. Wiecie, co zrobię to? Czy mogę jakoś to dwa razy kliknąć, albo uprawiam wszystkie myszy? Nie. Środki przycisk myszy? Też nie. Zamieniłem. Aha, no tak, bo to, co zamienia, to zniszczy się. Już muszę decydować się szybko. No teraz mamy, zobaczcie, counter łącznie, zobaczcie tutaj, zobaczcie, shield. Tu 9, tu 12 i tu 10%, więc mocno idziemy w counter. I to kolejny middle. Lecimy. I spełnią się oczywiście kolejne potwory. Jest counter, widzicie? Także on też obrywa... To jest jakby kontra, tak? Obrywa za każdy... Za każde obrażenie, kiedy które sam nam zada, tak? O, dostaliśmy jakieś rzeczy, ale na razie są kiepskie. No, mamy kolejny prezent. Ale możemy znowu spawnować te pajączki, tak? Zatrzymajmy na chwilę. Nie, weźmy plet. No dobra, weźmy na początku skarby, potem będziemy stawiać te kokony. Możemy tego nie robić, ale w sumie wiecie, im częściej będziemy to rozstawiać, tym więcej będziemy mogli niszczyć przeciwników, więcej zdobywać rzeczy. I teraz tak, evasion 13%, proszę bardzo, już ustawiamy. Mamy lepszą tarczę. Counter plus 9%, ale jest regen per sec. O, ale jest regeneracja, ja to chcę. Podoba mi się. Mamy też... To, no, odpuszczam sobie te tarcze. Dobra, i zobaczymy. Spider Cocoon po raz kolejny. Możemy też tak postawić, że to będą gdzieś być na brzegu, gdzieś będą, tak? Dobra, tutaj mamy jednego pająka. To będziemy chcieli może postawić pająka na przykład gdzieś... Na przykład gdzieś tutaj będziemy chcieli postawić pająka i na przykład będziemy chcieli postawić pająka gdzieś tutaj. W różnych miejscach. Nie wiem, czy chciałbym postawić pająki obok siebie. W sumie to byłoby ciekawe. A, i tu jest... Dream to camp, hold, turn on out... hold? Turn on auto, return by the campfire. Aha, czy jak przytrzymam, to jak tylko dojdę do obozowiska, to od razu w niego wejdę. O, jest szkielet pierwszy. I wejdę się udało zrobić. Okej, cyk. I mamy górę. Górę stawiam obok gór i cały czas tam się zwiększa poziom HP dzięki temu. O, jak szybko bije ten pająk. Patrzcie, dziada. Stawiamy. Ło, i zobaczcie, co nam się stworzyło. Ło! Stworzyliśmy jakąś górę, ale też pojawił się jakiś, czy to jakiś licz się pojawił? Back off, human! A vampire! Where... A, to jest vampir. Where are your lands? If your farmers need help, I would be glad to offer it. No more lands. No more flock. Only hundreds of years of emptiness. And hundreds of years of hunger. Save yourself while you still can. I don't know how long I will be able to keep my head straight. What hundreds of years are you talking about? Your mind is easy to trick, but you can't trick my hunger. It demands its share. Every sip, every drop of blood will go to satiate it. I'm too weak, but you can help me and I will set this crumbled world right. Right? I'm doing this for... not for just myself, but for everyone in the name of good. So be grateful for my hard work and just let me bleed you dry. No tak, to był... I rzeczywiście niektóre potwory z nami w ogóle rozmawiają, co jest ciekawe. Zadaję też obrażenia, można powiedzieć takie, wiecie, dodatkowe, obszarowe, bo mam taką specjalną broń do tego. Vampires often owned our lands. They kept the peace and helped the our settlements to prosper. But this won't do at all, and now they are just pale shadows of their former selves, both physically and mentally. Apparently the blood of other creatures can't sustain them. He wasn't joking about the hunger. Even the creatures that stand near him are imbued with the power to devour someone else's life. No właśnie, zatrzymamy kolejną górę, ale zobaczcie, co to nam daje, zobaczcie. Mountain Peak, 120 HP, 5 additional HP for every adjacent mountain rock tile and spawns a harpy every 2 days. No widzicie? Fajne. Jeszcze 5 HP za każde góry, które są obok.
więc akurat będziemy stawiać te też obok. O! Zobaczcie, Goblin Camp się pojawił. Spawns a goblin on an adjacent tile once a day, appears for every 10 mountain rock tiles. W losowym miejscu pojawia się, zobaczcie, obóz goblinów, Meadow. Mam nadzieję, że Meadow też się fajnie zaraz tutaj zamknie, zobaczymy co nam to da. Mamy też coś, udało nam zdobyć większy przedmiot, tak? Tu mamy dwa małe i jeden duży. I to są wszystko, zobaczcie, takie malutkie elementy. 20 changes from form a complete metamorphosis. Tu mamy 12 potrzebnych, tu mamy 12, więc jeszcze nie warto jeszcze wracać do domu. Nie dużo udało nam się zebrać po tej pętli, tak? Ale zdobyłem jakieś fajne przedmioty, muszę je zobaczyć. Poczekajcie, mam jakąś fajną tarczę? Damage to all 2 i defense 5. A, czyli dodatkowy defense. Łącznie napisane jest 8 w dół, ale bonus jest, czyli łącznie defense jest 12, ale tu mamy counter i regenerację. Dalej mi się to bardziej podoba. No dobra, tu mamy... O, patrzcie, tu mamy max 185, tu mamy damage to all i counter. Chyba wolę jednak zachować to, co mam obecnie. Czyli nic z tych nowych rzeczy mi się na razie nie podoba. Mogę zamienić regenerację dać, tak? Ale też nie chcę tej regeneracji. Nie, wszystkie te przedmioty mogą iść się chromalić. O! Wyskoczył goblin, ale za późno wyskoczył. Ło! Patrzcie, jak te pająki unikają ataków. Dostaliśmy coś nowego. Co to jest? Cemetery, jeszcze raz. A place for dead and for some... Dobra, czyli... Szkielet co 3 dni. Strasznie dużo tu się, zobaczcie, tych pojawiło. Maluszków. Tu postawimy sobie drugi cmentarz. Mamy kolejnego teraz pająka. Mam dużo tych slimów się pojawiło. Mamy jakąś lepszą tarczę? Nie, to nie jest ta lepsza tarcza. Pojedynczo też bijemy tych przeciwników. O, zdobyliśmy jakieś pierścienie. Defense 3 i Evasion 10. Ale ja idę w counter tutaj w tym buildzie na razie. I też każda gra to może być jakiś inny build, tak? W zależności od tego, co uda nam się odblokować. Tu mamy znowu tarczę, defense 8. O, oglądając, zobaczcie, rzeczy też czas się zatrzymuje, bardzo fajnie. Tu się nie zatrzymuje. O, mamy coś nowego? Battlefield! A tu już mamy Battlefield. It smells of blood, spawns a chest, and, enemies on adjacent tiles become ghosts. Czyli, czyli nie powinniśmy jednak, znaczy to jest fajne, tak? Możemy generować duchy. Czyli jak będą się pojawiać te pająki, bo tu postawiliśmy sobie kokon z pająkami, jak będą się pojawiać tutaj, to one będą zamienione w duchy. Okej, a postawimy Battlefield obok Battlefield, to by było ciekawe. No tak, bo mamy jakby skrzynki na początku, tak? Możemy też tutaj postawić i po prostu skrzynki będziemy zdobywać po przejściu tutaj, na samym końcu. Gdzie co? Może tak być. Postawimy tutaj sobie Battlefield też, niech będzie. Spider Cocoon kolejny. A jestem ciekawy, znaczy tak jakbyśmy zaspamowali tymi kokonami, to myślę, że mogło być niebezpiecznie. Jak mnóstwo tych kokonów tu będzie, to będzie mega dużo pająków. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi na razie. Więc może sobie tu postawimy te pajączki gdzieś. Tylko tak, jak postawię w tym miejscu, to będzie większa szansa, że będzie więcej pająków wchodziło w jednym momencie, nie? Więc myślę, że możemy postawić sobie na przykład tutaj albo tutaj. O, tylko wiadomo, że mogło się zamieniać w duchy, bo tu jest Battlefield, nie? Ale ja chcę zobaczyć duchy. Jedziemy. Więc widzicie, no tu można sobie myśleć, można sobie jakieś strategie obrać, co jest najbardziej optymalnym z podejściem. Ło, harpia nadleciała. Widzieliście, jak ona tam leciała? Co to? Oblivion. Co to jest? Erases any established tiles, erases monsters from the road. Jak jest za dużo potworów, można usunąć potwory. Na przykład tutaj mamy 3 potwory, ale są easy te potwory. Okej, mamy też miecz. Mamy lepszy miecz. Tu mamy, tu jest lepszy armor, max HP jest większy, ale tu jest fajne, są bajery i mamy też tarcze. Nic mi się nie podoba na razie. Obliwiona sobie zostawiamy na wypadek, gdyby coś było trudnego. Jakaś trudniejsza potyczka albo coś ogólnie, co tu mamy? Evasion 10% znowu, zamiast counter. No, evasion ogólnie byłoby pewnie bardziej opłacalny, ale counter? Oj, proszę. Tu mamy damage to all gdzieś, tak? Więc radzimy sobie całkiem nieźle, zobaczcie. Moim zdaniem całkiem nieźle sobie radzimy. Z potworami na razie. To wszystko musiało być fajnie zbalansowane, żeby to w ogóle dawało radę. Mamy skrzynkę. Zobaczmy, co będzie teraz w skrzyni. Daj te skrzynie, dobra. Ło, coś fajnego po starcie poleciał. Mamy już enemy level 4. Ciekawe, czy to się zwiększa przez to? Być może, bo to się jest coraz bliżej końca. Mamy tak, defense 2, evasion 6 i vampiryzm 6 zamiast counter. No i chyba czas zmienić, tak? Może pójdziemy teraz w evasion, zobaczcie. Defense 2%, a można w ogóle zobaczyć podsumowanie moich statystyk? Nie widzę tu nigdzie, a pod escape'em zobaczmy gdzieś? Tu są opcje, w ogóle to można zobaczyć, możemy zmienić font na bardziej czytelny i dysleksyjny, można też, zobaczcie, zrobić w opcjach jeszcze to, co wyłączyłem, CRT shader, bo tak zwykle wygląda gra, tak? Z takim shaderem, ale ja wyłączam dla większej czytelności tego materiału. Dobra, niech będzie. Rzucimy sobie to.
Czyli teraz idziemy na evasion, damage to all 4, gdybyśmy chcieli, ale to już przepadło, bo to jest pierścień, okej. Okay. Defense, dobra, to jest pierścień, okej. Okay. Czekajcie, powstał nowy dzień, słychać, bo o, jest też skrzynka, bardzo dobrze. Middle, zobaczmy. Nic jeszcze się nic nie zrobiło, zobaczcie. Heals to HP at start of each day po prostu. Road Lantern decreases the maximum number of monsters on adjacent tiles, the effect of lanterns can stack. Ładnie. Zmniejsza liczbę spawnujących się przeciwników. No dobrze, no to można by na przykład spróbować to zrobić gdzieś tutaj, żeby nie było ich za dużo. Myślę, to nie głupie. Kolejna góra. Cyk, i więcej HP-czków leci. Dobra, bo zaraz wpadniemy w trzy pająki. Co to takie niskie obrażenia? Uj, jak on bije, skubany! Tak, mamy w sumie 9-13, więc czego się dziwię? Czekajcie, mamy rapier. I jest, vampirizm, evasion, zobaczcie, mamy 13. Kurczę, fajna rzecz. Ale tu walimy 11-13 i vampiryzm jest. A vampiryzm leczy, więc niech będzie. Pajączki szybciej. Zobaczcie, bardzo szybko atakują te pająki. Ale jak zdrowie zaczęło nam schodzić. Jak porąbane. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Mamy Vampire Mansion po raz kolejny. Adds Vampire Statues and Tiles, okej. No to powiedzmy, że będziemy chcieli dodać sobie wampirka może tutaj obok znowu. Ciekawe, co by się stało, gdyby kłaść obok te budynki. Może też jakoś coś wpływa. Middle kolejny tutaj, dobra. Jak wygląda sytuacja? Udało nam się zdobyć tylko... A, mamy jeszcze Stable Metal. Proszę bardzo. Brakuje nam jeszcze tutaj... No, jeszcze kilku. Tutaj jeszcze trzy, tu jeszcze dwa. Więc może jak zbierzemy po jednej sztuce, to uda nam się zakończyć pętlę. Co wy na to? Tu mamy max HP, czekajcie, bo tu jest bardzo dużo HP. Kosztem countera i damage to all. Harpia, zaraz będziemy z harpią też walczyć. Widzicie co, to jest dużo, dużo HP, chyba zamieniam. Bez bonusów będzie. Jest harpia, o! No! What do you mean no? You want to save the world? You want to ask for help? Our answer is no! How did you... But why no? We see far away, we see deep inside, for a long time there has been just emptiness instead of the sky, but it doesn't stop us from seeing. Your saving of the world is one-sided and naive. Each person sees their own way of saving the world, that's why no one will ever join you. Fine, I don't fully understand it, but it tells me your version. What does to save the world mean to you? My progeny and my kin, for them to be strong and live, it's a part of the cycle of life and death. It is life itself, it is the world. I will kill you and feed your remains to my starving younglings, and life will go on. And how many lives do your blade gave birth to by killing again and again? And again, only one. I don't want you or your children to die from starvation. Please try to see reason. If my mission succeeds, harpies can have all the sky and all the hunting grounds they need. I can't feed my children with your beautiful words. It's time to say goodbye. Pierwsza harpia. I jeszcze, co ciekawe, trafił nam się wampir do walki. Aha, i też losowo uderzamy przeciwników, nie że jakoś konkretnie, ale wampiryzm daje radę. Zdobyliśmy jakąś fajną broń, widzę. Zobaczmy, damage 13-19, vampiryzm 13%, troszkę mniejszy, ale też damage to all, ale większe obrażenie, więc sobie zamienimy, mimo wszystko. Dobra, vampiryzm jest mega spoko. I feel awful, by fixing one evil I'm becoming a source of other. There is no home for harpies except the highest mountains, but there is no food there. I can't imagine how they managed to survive if their mountains were cut from the reality. No i kolejny, zobaczcie, był się wampir. Co to jest to w ogóle? Co to jest to? Armor 317 HP, Magic Damage 2, Counter 10% i Regen per sec. Bierzemy. Oczywiście, że tak. Tu mamy jeszcze Magic Damage i Damage to All 7. Damage to All 7. Muszę zastanowić się nad tym przedmiotem. Dobre do walenia w przeciwników wielu naraz. Trzy gobliny tu tańczą. Nie wiem, czy te gobliny dadzą radę. Czy my damy radę z tymi goblinami? No dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co to będzie. Stop! Where did these goblins come from? I don't remembering you. We remembered ourselves. Now give us all you've got. You have no idea what's going on, right? Why don't you help me restore order in this world first? And then you can do anything you want. Goblin must rob! No other order in the world! Fair enough. Guess I don't have any valid objection here. Oh, wait, I do have one. How about... Jak biją! Jak one leją! Kurczę, już połowę HP mi zeszła, zobaczcie przy tych, ale dobra, jest nieźle. Coś tutaj, czekajcie, on coś ma, zobaczcie. A w ogóle możemy jeszcze, Goblin Leader, możemy zobaczyć ich efekty. Living has a soul, rage,
Enraged i atak speedy damage. Proszę bardzo. Oj. Co tu się dzieje, że nie mogę go trafić? Ojej, to było ciężkie. It's strange how these creatures appeared here on their own. Maybe it means everything is actually not so bad and that the world is trying to restore itself. Or that even the apocalypse isn't enough to get rid of some pests. No, to było trudne. To było trudne, to znowu trzy pająki, zobaczcie, w jednym miejscu. Co my tu dostaliśmy? Defense 5. Mamy lepsze rzeczy. Tutaj mamy armor cały czas, tak? Tu jeszcze większy. Tu mamy counter 16% i magic damage 2. Evasion, vampir. Doszlibyśmy do counter, tak? Ale tu mamy evasion i vampiryzm. Czyli patrzę, jak to wygląda. Counter 10%, counter 9%, cały czas tu mamy ten counter wysoki. Evasion, vampirizm, ale tu ten counter daje 16, więc to chyba wezmę. Bo daje aż 16. O, pajączki. Czy co coraz gorzej się czuję. Zresztą widzicie, że ledwo żyję. Więc małe przeciwniki, spoko, ale duże przeciwniki jak harpie, to może być coraz gorzej. Oblivion. I co? Dobra, ale Oblivion na razie nie ma na co. Rock. Zostawimy sobie kamień z tej strony. Próbujemy dalej. Znaczy, nie mam wyboru, tak? Jeżeli mam zamiar uciec, to muszę uciec dopiero z obozu. Ach, harpia nam się trafiła znowu. I co ze slime'em? Dobra, harpia ubita? Harpia ubita, dobrze, jest okej. Okay. Chociaż ledwo żyjemy. Mountain. Postawimy sobie tutaj, w okolicach, tak? Dobudowujemy bardziej. Road Lantern daje... Decrease the maximum number of monsters. Okej. Okay. Możemy tutaj postawić, tak? Może być całkiem niegłupie, bo tu wychodzi trochę ich. Tak samo tutaj trochę wychodzi, można by tu postawić. Ale stąd będziemy chyba chcieli uciec, tak? Żeby zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. O, tu postawimy. Chcemy zakończyć to dzisiejsze spotkanie po prostu zwycięstwem, nie? A już mamy mało HP. Nie chcę, żebyśmy mogli się łatwo odrodzić już z tego, chociaż... Też mnie zastanawia, czy udało nam się pozbierać coś. To nam brakuje jeszcze, zobaczcie, jednego ration mielibyśmy. Mam na razie jeden kamyk. Zawsze jest ta decyzja, tak? Czy już uciekamy, czy jeszcze nie, ale widzicie, to zawsze coś będzie do zebrania. Nie będzie takie łatwe. A obawiam się, że możemy nie przeżyć za długo już. Niby sobie tam leczymy, niby wampiryzm działa, ale no to są na razie podstawowe przeciwnicy też, ale no wiadomo, jest cały czas niebezpiecznie. Mamy Grove, okej. No to Grove chyba jeszcze nam się nie trafił dzisiaj. Spawns Ratwolf every 2 days, tak? Więc tu mamy Ratwolfa. Tu możemy go postawić. No właśnie. I co teraz? Czy chcemy uciekać? Atak speed nam się zwiększa. Też spoko. O, i czekajcie. I teraz, o, i możemy uciekać, tak? I możemy uciekać. Więc w sumie najfajniej by było chyba, że rzeczywiście te battlefieldy stawiać nie na początku, tylko na koniec pętli. Żebyśmy zebrali najlepsze przedmioty na koniec i potem mogli już... Tylko nie, no przedmioty są potrzebne, tylko nie, czasami z tego wylecą też surowce. Jeszcze jednej racji żywnościowej nam brakuje. Tu jest Meadow, heals 2 HP at the start of each day. Trochę nas leczy na początku dnia też, tak? A jak mamy tutaj leczenie? Heals 20% upon entering. Czy chcemy zrobić jeszcze jedną pętlę? Patrzcie, nie ma dużo stworów. Dobra, ryzykuję, robię jeszcze jedną pętlę. Ostatnią pętlę. Przeszliśmy już przez obóz, to zrosyliśmy leczenie, 20% tylko, tak? Pewnie im bardziej będziemy tam oczywiście rozwijać nasz obóz, tym łatwiej będzie nam tu przejść, tylko wiecie, no trochę ryzykuję mimo wszystko, tak? Ale mam Oblivion dwa razy, więc będę mógł tę kartę użyć, żeby też trochę poniszczyć rzeczy Meadow. Cyk. No i na razie z tego Meadow, z sąsiedztwa nic nie wychodzi, ale mamy, zobaczcie, cały food supply. Mamy kolejny mountain, mamy kolejny rock. Proszę bardzo, to wszystko nam powiększa punkty HP. Musimy się teraz jeszcze pobić. O, skrzynkę, w której mam nadzieję, że będą jakieś fajne rzeczy. Coś fajnego wleciało. Ojej! Jakieś fajne rzeczy wleciały. Zobaczmy. Ring. Attack speed, counter i vampirizm. Spada nam counter, mamy attack speed większy i też vampirizm większy. Weźmiemy. Mamy armor 304, evasion 10%, vampirizm 6%. Tu mamy counter 10%, magic damage i regen per sec. Wydaje mi się, że regen per sec wolę zostawić, bo słabszy jest też max HP. Chyba nie jest mi to potrzebne. Mamy też Grove. Ratwolf. Wiecie co, nie musimy tego stawiać, tak? Nie musimy tego stawiać. Możemy, ale nie musimy. Ale moglibyśmy na przykład jeszcze postawić to w okolicy na przykład tego. Gdzieś tutaj na przykład, bo wiemy, że... A tylko żeby to w gobliny nie weszło. A gobliny potrafią stąd wyjść? Czekajcie, czy ratwolfy potrafią? Mogą się ruszać na sąsiednie pola też, no właśnie. Więc zastanawiam się... A to harpia jeszcze gdzieś leci. Ale tu jest, wiecie, tu jest... decreases the maximum number of monsters on adjacent tiles. Czyli decrease the maximum number of monsters on adjacent tiles. Okej.
Czyli nie może być więcej na przykład niż dwie może. Może to o to chodzi. Więc zobaczymy. Zobaczymy, postawimy sobie gdzieś... Nie wiem, przykład... Kurczę, ciężko powiedzieć gdzie. Tutaj może być. No, tylko to jest w miejscu z pająkami. Jest trochę słabo rzeczywiście, może sobie wymyśliłem, ale no zobaczymy jak to przeżyjemy. Mamy drugi kamień. Jak zawsze jakieś... O, strasznie odporne są te szkielety, jak widzicie. Ale raz na trzy dni wylatuje. Ło, i piąty poziom jakiejś broni. Attack speed evasion. Z wampiryzmu nam zabiera sporo, zobaczcie. Gdybyśmy chcieli to wziąć, ale też zadaje duże obrażenia. Trudno, żegnaj wampiryzmie, bierzemy to. To chcieliśmy? Tego nie chcieliśmy. Lecimy. Pajączek, bez rączek. Cyk, poszedł pajączek. Jakaś taka średnia. Oj, tu wampir poleci. Gdzie ten wampir się tu przeniósł? O kurcze. Oj, oj. Oj, oj. Czy to był dobry pomysł, że jednak chciałem... Dobra, zobaczymy. Wampir ubity, muszę też uważać. To trzy gobliny znowu. Myślę, że trzy gobliny trzeba będzie w ogóle ubić. Oblivionem. Armor, jeszcze lepszy. Evasion Vampirism. Counter Regen per sec. Wiecie co? Chyba trzeba będzie to użyć mimo wszystko, tak myślę. Chociaż no to fajne jest to, że tam mamy regenerację podczas drogi. Dwa szkielety, ojej. Ojej, ojej, jak to bije, jak te szkielety biją. Dobra, to szkielety chyba mnie ubiją w takim wypadku. O kurcze, gdzie to był wybór? Ojej, ojej. Ubij go zanim cię on ubije. Dobrze, okej, słuchajcie. Huh, ledwo żyje. Chyba, czy jak zwiększę sobie max HP, to również zwiększa mi się HP? Nie zwróciłem na to uwagi. Defense 20, counter regen per sec. Defense 20 plus defense 25 defensu. Dobra, biorę to, bo to najważniejsze będzie chyba. Tu mamy, ojej, defense 3 znowu, zobaczcie. Damage i attack speed evasion nam spada o 12% aż, kurczę. Nie jest to jakieś super, zastanawiam się cały czas nad tym. Evasion vampirism. Bo wiecie co, wampiryzm to w sumie nie wiem, czy nie jest lepsze niż regen per sec. Bo zadajemy obrażeń, zobaczcie, na przykład 20, powiedzmy, że 20 średnio. No to z 20, 9%, no to to jest... 10% to by było 2, więc powiedzmy niecałe 2 punkty za uderzenie. No nie wiem. Chyba jednak, jednak dam mu to, niech będzie. Wiecie co, Oblivion użyję na goblinach. Bo coś czuję, że mogę ich nie przeżyć. Szczególnie, że jeszcze harpia mnie czeka, a ja mam ledwo życia. O Jezu, jeszcze był ten! Nie zauważyłem gościa. Jeszcze był wampir. Ojoj. Ojoj, widzicie? No i to nie było mądre jednak. Nie będę już dostawał nic na mojej drodze na pewno. Mamy harpię. Wiecie co? I chyba harpii się pozbędę. Boję się, że harpia może mnie ubić. Harpii się pozbywamy. Co mamy tutaj? Mamy damage to all, attack speed, regen per sec i wampiryzm. Czyli attack speed jest ten sam, counter nam znika, wampiryzm spada, bo jest tylko... Nie, wampiryzm jest 11%. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to, to jest lepsze. Okej. Okay. I taka właśnie jest gra. W sumie jest trochę emocji tutaj. Dobra, rock oraz mountain. Proszę bardzo. I cały czas zarabiamy kolejne punkty życia. Okej, okay. Kolejny dzień powstał. Mamy tu slajmy. Slajmy nie są dla nas niebezpieczne. Patrzę na trzy pająki, ale myślę, że damy radę z trzema pająkami. Vampire Mansion. Nie chcemy już stawać więcej wampirów. Co? Nie wiem, czy dobry był pomysł, żeby nie ubić tych pająków. Zaryzykowałem trochę z tymi pająkami, jest dobrze. Patrzę, co tu jeszcze mnie czeka po drodze, co są jakie pajączki. Zachowam, a ja nawet już nie mogę usuwać pajączków. No tak. Middle. Postawimy trochę, mamy też kamyczek. To tutaj. Vampire Mansion nie ruszamy. Na razie pojedyncze przeciwniki. Ale widzicie, ledwo żyjemy, jak jeszcze coś pod... O, jak harpia nam wleci, to po mnie będzie. Jezu. Także to było niebezpieczne, że ja tutaj jednak się zaszyłem. Grove, Meadow, cyk. Grove spawns Ratwolf, to już nie chcę. No chyba harpia nam wyląduje przed nami. Jeszcze ten pieseł tutaj się pojawił. Sam go tu sobie postawiłem. Mamy Oblivion! Jak dobrze! Cyk! Huff! Zobaczcie, idealnie... Idealnie przy tym, jak harpia mogłaby nas ubić. Coś czuję, że harpia jest potężna i harpia mogłaby nas zjeść. W ostatniej chwili udało mi się te harpie ogarnąć. Patrzcie, jakie rzeczy nam wylatują. Counter 9%, regen per sec i vampiryzm 8%. Tam jest evasion, chyba to wezmę, bo jest regen per sec. Tu mamy co? Magic damage, defense, counter evasion. Tu mamy vampiryzm, chyba wolę to, nawet wyższego poziomu. Middle. To kolejny dokładamy. Widzę, że nie ma z middle żadnych na razie bonusów. Grove, vampire mansion zostawiam. O Jezu! Cztery przeciwniki naraz! No ale nie mogę już z tym nic zrobić. Na szczęście zobaczcie, są basic, tylko patrzę na ich obrażenia, potrafią zadać obrażenia. No dobra, żyję, 226 HP mam. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy beacon, który daje nam attack speed, movement speed.
Cemetery spawns a skeleton. Rock. Dobra. No już nie możemy wokół góry. To jest ostatnie miejsce wokół góry. O, znowu pojawiła się. Zobaczcie, Goblin Camp się pojawił. Cemetery... Treasury! Gives a random resource after placing anything on adjacent tile. Can't be built adjacent to anything. Jaki bajer. Dopiero teraz się to pojawiło. Mam jeszcze ten beacon. Speed. Ale nie poziom nam speed. Jesteśmy już blisko wyjścia i wiecie co? Będę chciał chyba automatycznie już uciekać. Spróbuję zaraz to zrobić. Treasury gives a random resource after placing anything on adjacent tile. Ale już nie chcemy nic stawiać. Chociaż wiecie co? Może jeszcze jesteśmy w stanie. Zobaczmy jak to działa. Postawmy sobie, bo to nie będziemy chcieli już tu pójść, tak? Postawimy sobie to. Treasury. Teraz co? Postawię sobie na przykład... beacon. Tutaj. I dostaliśmy rzeczywiście jakiś resource darmowy, ale to jest jak widzicie tylko takie o. Dobra, bo i tak nie mogłem za blisko, tak? Bo to daje mi tylko... can be built adjacent to anything, znaczy, bo daje mi... To jest dobre, żeby schować chyba w środku na przykład middle, albo gdzieś obok gór, żebyśmy zabudowali. Wydaje mi się, że zabudowanie wokół tego byłoby super, tak? Treasury, bo daje nam dodatkowy jakiś losowy resource, tak? Czyli surowiec. Dobrze, moi drodzy, chyba bym chciał uciec. Przytrzymam, nie? I jest zapisane, że będę chciał uciec już z tego miejsca, więc zróbmy to. Jeszcze tylko musimy przeżyć walkę z trzema pająkami i glutem. Rozumiem, że chyba przedmioty z nami nie zostają nigdy, nie? Przedmioty się nie zachowują. No dobra. Okej, super. Może jeszcze uda nam się zdobyć jakiś surowiec. Na przykład tu postawię beacon. Jeszcze jakiś surowiec mi wleciał. Rock. Postawiłem tutaj, żeby generować surowce teraz, nie? Ło, idealnie to zrobiłem, zobaczcie. Idealnie. Vampire Mansion. Cyk. To tylko po to, żeby generować kolejne rzeczy. Na razie cały czas sypię mi tymi. Sypie mi cały czas, ale to różne rzeczy rzeczywiście wrzuca. No, gdybyśmy mieli walczyć z trzema wampirami, to by mnie to zabiło, prawda? I jest. Proszę bardzo. A, you will keep. I można też zachować te małe. Ach, małe też można zachować. To jest bardzo mądrze zrobione. Dobra. Retreat. Wychodzimy stąd. Cyk. Usuwamy się w eter. Dobra. Okej. Okay. I can't believe it. Hey, everybody. The boy has managed to return. Survivors? To jest boy? To jest chłopak? Jednak? Does this mean I'm not alone anymore? Where did you come from? Is there still a place without darkness? We don't know where we came from, or we can't remember. These people you see are only a small part of what's left of the group, I think. You're not sure? We are not sure. We reached that conclusion because of the abandoned luggage and leftover daily rations, which with each day, new signs of presence of people that, as far as everyone here knows, have never ever been with us. It's like we forgot them. You forgot? Exactly. It's like people disappear every day and we instantly forget they even existed. Almost as if we forgot the place we came from and our families and maybe even ourselves. My name is Yota. That's the part I still remember. Nobody else's memory is in much better shape. That's why I remember so little about myself. Everything is forgotten. But wait, you said that I'd managed to return? That means you remembered I was here. Yes, that's why it's so important to us. We saw you leave, but you were gone forever. We could approach you before. Listen, we can't wander around in this emptiness anymore. In this. Bo czasami jest ciężko mi odczytać to na szybko. There is a campfire and a few sleeping bags here. A really luxury in these dark times. What do you say? Oh, of course. It'd be very grateful if we could team up. I want to restore everything. I've begun to remember the world as it was before, but there is no point in it to eat without other people. It's too lonely without them. Remembering the world? I don't understand what you're talking about. I'm too exhausted, but we'd be glad if you could help us, and we'd be glad to help you. Just don't ask us to go with you. I don't know how you managed to return, but for us, leaving the group is too dangerous. I will ask no such thing for you. For now, I just want to have a place to return to. A place where I can hear other people's voices. We weren't joking about helping you. Here are a few things that survived the cataclysm and don't vanish away. Can't be forgotten. Take them. You might need them. Dostaliśmy po jednej rzeczy. Z ważnych rzeczy. Mam też statystyki, zobaczcie. Na temat gry. Okej, dużo różnych statystyk. Lands laid out. Fajnie. Mamy też, no właśnie, tryb budowania. Co mamy tutaj? Survivor's tents. Can't be restored, but its habitants will gladly move to better housing if you build it. Okej. Okay. No dobra, zobaczmy, co możemy zbudować na koniec. Co możemy zbudować? Nie mamy wystarczająco racji, żeby herbalistę położyć. Możemy tylko field kitchen postawić, niestety. Refuge?
Jeszcze nie wiem, co to robi. Mamy surowce na to, żeby to postawić i to jedyne, co możemy faktycznie zrobić. Patrzę, co są te znaczki jeszcze tutaj. Dobra, Field Kitchen. Postawimy sobie kuchnię polową tutaj. Okej. Okay. Oj, proszę bardzo, pojawił się jakiś blacksmith. Do you know the difference between a good cook and a bad cook? The food made by a good cook is tastier. What? What? Well, you were waiting for someone something more elaborate? Sometimes the truth is very simple. Look, I have a cauldron, a hearth, a couple of knives, a bucket of potatoes, three onions and some ham. Nothing special, everything is very simple. But give me a few minutes and everyone is in this camp will be running to my table, following the tasty smell of a good stew. Bardzo miło. Zobaczmy, co w ogóle nam to daje. I mamy, zobaczcie, upgrade'owanie, upgrade building, tak? A główne, nie możemy głównego upgrade'ować, okej. Okay. 10% to the campfire's healing power unlocks the blood growth card. Widzicie, mamy nową kartę odblokowaną. Dzięki temu, tu możemy jeszcze dismantle building. Okej, czyli healing power 10%, a normalnie mamy 30% już łącznie, tak? Bo plusy z tego mamy też tutaj. Tak mi się wydaje, możemy upgrade'ować? Ojej, upgrade wymaga bardzo dużo. Camp item slots plus jedna dusza? Plus 8%, dobra, też jeszcze camps item slots, plus jeden coś takiego, nie wiem, co to znaczy jeszcze. Także, moi drodzy, no to tyle, bo nic więcej zbudować nie możemy. Mamy odblokowane za to, o, gimnazjum. Unlocks the ability to gain special traits after killing monsters in expeditions. Unlocks the village card, o. A tu mamy jeszcze feud, unlocks a new class, rogue. Można klasę będzie zmienić, nice. Okej, okay. Czyli field kitchen, mamy blood growth card, się odblokowało. Czyli znowu zbieramy surowce na nowe rzeczy, prawdopodobnie na Herbal is Heart i Smithy. Kolejne rzeczy, które będziemy mogli postawić, to jeszcze w ogóle jeszcze jakieś krzesełko jest jedno narysowane i topór jeden. Tych oznaczeń jeszcze nie rozumiem, ale wygląda to wszystko mocno spoko, więc tak oto prezentuje się, moi drodzy, Loop Hero. Kolejny odcinek niebawem, zobaczymy drugą ekspedycję, jak to wszystko będzie się ciągnąć. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Bardzo dziękuję wam za ten pierwszy epizod, mi się podoba. Mi się, kurczę, powiem szczerze, gra podoba i zobaczymy, jak z tą powtarzalnością, bo dochodzą nowe karty, dochodzą nowe opcje, za każdym razem będziemy jednak bardziej potężni, choć dostaliśmy w sumie, mamy różnicę taką, że mamy po prostu większą siłę leczenia i nową kartę, więc nie za dużo, ale może w przyszłości rzeczywiście będą się pojawiać kolejne rzeczy, które będą naprawdę zmieniać to, co będziemy mogli robić. Orb of Expansion dostaliśmy, Physical Manifestation of Expanding Space in the Form of a Little Sphere. Okej. Okay. To tyle. Wielka piona, trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.